Dlaczego wolny rynek jest systemem niestabilnym z natury rzeczy? Dlatego, że uczestnicy gry rynkowej nie dążą do wolnej konkurencji. Nikt z nich do tego nie dąży. Każdy dąży do monopolu, przynajmniej na swoim terenie. Im dojrzalszy rynek, tym jaskrawiej to widać zresztą. Oczywiście, oczywiście. Także to powiedzmy koncepcję niewidzialnej ręki rynku to mógł stworzyć ktoś, kto z realną gospodarką niewiele miał wspólnego. Taki filozof spekulujący. Nie, to rolą państwa powinno być właśnie dbanie o to, aby nie powstawały monopole, bo każdy monopolista ma to do siebie, żeby socjalizować. Żeby No tak, ale dbał o jak swój, tak, to żeby nie zgoda. strącono z tego szczytu. No to jest Oczywiście. walutna koła, dlatego że Otóż to. bez udziału państwa nie powstałyby żadne monopole. Nie, Tak, to nie, to zgoda. jest. Zgoda. Tylko jeszcze trzeba dodać, że Nie, no, zmowy jeszcze można rozwiązać. nie, no Ale zmowy to nie są monopole, zmowy to może być więcej niż jeden. to prawda, bo oczywiście ten kolega jeszcze miał pewnie na myśli, że państwo też dąży do tego, żeby mieć monopol. Zrobić sobie monopol i go Oczywiście, kontrolować. oczywiście. Ale jak już państwo zaczyna regulować rynek, to już nie jest wolny rynek. I wtedy w sposób spontaniczny, można powiedzieć, państwo dąży do własnego monopolu. Albo bezpośredniego, jak to było w PRL-u, albo pośredniego, jak to jest teraz. W PRL-u mieliśmy system nakazowo-rozdzielczy, a teraz mamy system ustawowo-koncesyjny.